Dzień dobry, Michał Kolanko, Rzecz o Polityce. Moim pierwszym gościem dzisiaj jest Konrad Szymański, wiceszef MSZ, Oddzielne Sprawy Europejskie. Dzień dobry. Dzień dobry. Grzegorz Schetyna zachęca, czy chce, żeby rozpoczęła się debata, ogólnonarodowa debata o strefie euro, o przyjęciu strefy euro. Rząd się przyłączy do niej. Ja jestem wielkim zwolennikiem debat. Dobrze rozmawiać, w szczególności na tak strategiczny temat jak przyłączenie się Polski do strefy euro. Natomiast mam wrażenie, że przewodniczący Schetyna nie tylko chce rozmawiać, ale chce rozmawiać pod z góry ustaloną tezę, czyli pod tezę, że Polska powinna szybko znaleźć się w strefie euro, a jedyne, co będziemy mieli do wyboru z punktu widzenia opozycji, to wybór takiego lub innego scenariusza bądź kalendarza. Wydaje mi się, że jeżeli ta dyskusja ma mieć sens, to musi być dużo bardziej poważna, ponieważ strefa euro dzisiaj jest wciąż na rozdrożach, wciąż nie znamy jej przyszłości i to w bardzo istotny sposób powinno wpływać na to, co myślimy o szansach i zagrożeniach płynących ze wspólnej waluty. Czyli pana zdaniem debata powinna być o tym, czy przyjąć euro, a nie kiedy? Zdecydowanie, jeżeli mamy rozmawiać poważnie o euro, to musimy mieć wszystkie scenariusze otwarte i podchodzić do każdego scenariusza z tym samym dystansem. Inaczej debata jest udawaniem. Ale myślę, że politycy Platformy już teraz i będą też podkreślać to, że Polska zobowiązała się do wejścia do strefy euro, ratyfikując traktat akcesyjny. To prawda, z formalnego punktu tak to wygląda, widzenia, natomiast nie zobowiązała się do żadnej daty i biorąc pod uwagę to, co się stało ze strefą euro po polskim przystąpieniu do Unii Europejskiej, konsekwencje kryzysu, wyświetlenie wewnętrznych sprzeczności bardzo poważnych między południem a północą, to jest wystarczający powód, aby myśleć w sposób zdecydowanie otwarty na temat polskiej akcesji do strefy euro, ponieważ dzisiaj nikt nie jest w stanie powiedzieć, jak wpłynie to na możliwości prowadzenia własnej polityki nie tylko monetarnej, ale i gospodarczej. Strefa euro, słusznie czy niesłusznie, będzie instrumentem coraz większego nacisku na państwa członkowskie strefy euro. Być może to będzie nacisk dla Polski całkowicie neutralny, niedolegliwy, a być może będzie to takie ograniczenie, które powinno być zważone w sposób bardzo poważny. To się będzie wiązało również z potencjalnymi obciążeniami dla budżetu państwa. Mam tu na myśli wszystkie instrumenty kontrolne, gwarancyjne, które są pewnie koniecznością strefy euro, ale jeżeli ktoś chce wejść do strefy euro, to powinien jasno Polakom powiedzieć, na czym polegają nie tylko prawa, ale i obowiązki kraju członkowskiego. Ale z pana doświadczenia, nie tylko ponad 2 lat w MSZ, ale wcześniej w europarlamentarnego, nie wynika, że gdybyśmy byli w strefie euro, albo do niej zadeklarowali taką ścieżkę dojścia z konkretnymi może nawet datami, to dla Polski byłoby strategicznie lepiej przy dyskusjach, no nie wiem, o kolejnym budżecie, o sprawach przyszłości Unii i tak dalej, i tak dalej. Polska nie ukrywa, że jest krajem, który jest powiedzmy krajem przedakcesyjnym wobec strefy euro. I to jest nasze formalne stanowisko, nasza formalna pozycja w tym sporze. Polska, jak sądzę, przez wiele państw, w szczególności północy, jest pożądanym elementem układanki strefy euro, tej przyszłej równowagi strefy euro. Więc nie widzę tutaj żadnych powodów, by to stanowisko jakoś nasilać, czy jeszcze silniej tą kartą grać. Wystarczająco silnie tą kartą gramy na dziś, by nie odczuwać negatywnych konsekwencji tego, że jesteśmy gdzieś poza. Rzeczywiście tą kartą gramy? W jaki sposób? No jest to zupełnie oczywiste, że jesteśmy zainteresowani i zaangażowani we wszystkie dyskusje na temat reformy strefy euro. Polski głos w zakresie budowy Unii Bankowej, w zakresie Unii Kapitałowej, w zakresie tego, jak powinny wyglądać te mechanizmy ochronne dla strefy euro, także w kontekście budżetu wieloletniego, jest bardzo widoczny i bardzo słyszalny. Na ten głos liczą nie tylko państwa strefy euro, ale przede wszystkim te państwa, które tak jak Polska nadal są poza strefą euro. Też Grzegorz Schetyna mówił o tym, że Polska powinna brać udział w dokończeniu budowy mechanizmów, które, może nie cytuję to bezpośrednio, ale takie było przesłanie, które wzmacniają strefę euro. Czy taki jest też, czy rząd może się na to zdecydować? Czy Polska jest na pewno zainteresowana tym, aby strefa euro była w dobrym zdrowiu, ponieważ to są nasi partnerzy handlowi i nie ma żadnego powodu, aby stać z boku, być neutralnym wobec dyskusji, która się toczy o reformie strefy euro. Jesteśmy żywotnie zainteresowani tym, żeby strefa euro była w dobrej kondycji. Natomiast oczekujemy, by wszystkie te mechanizmy, te reformy nie zamykały strefy na resztę Unii, w szczególności pod kątem wspólnego rynku. Wspólny rynek to jest rzeczywistość dużo szersza niż strefa euro i o tym przypominamy naszym partnerom, co wydaje się niekontrowersyjne, ponieważ
wszyscy wiedzą, że reformować strefę euro nie można kosztem wspólnego rynku. Wręcz przeciwnie, tutaj trzeba znaleźć synergię. Polski głos w tej sprawie jest bardzo słyszalny, bardzo logiczny. Przechodząc do innych tematów, jutro Rada do Spraw Ogólnych, General Affairs Council, dotycząca praworządności artykułu 7. Pytanie, czy polskie stanowisko, czy nie jest tak, że samo posiedzenie tej Rady z tym tematem nie podcina trochę polskiego stanowiska i tego, że trwa dialog, a z drugiej strony jutro już zaczyna się jakby kolejny etap tej procedury. To nie jest tak, że Polska w tym momencie coś traci pozycję? W żadnym wypadku. Wszyscy wiemy, że ten proces formalnie toczy się na Radzie do Spraw Ogólnych, natomiast politycznie toczy się przede wszystkim na forum rozmów MSZ-u, w szczególności premiera Morawieckiego z przewodniczącym Junckerem. I to jest tutaj na pewno najważniejsze. To jest po prostu pierwsza Rada do Spraw Ogólnych regularna, nie w trybie artykułu 50, na której trzeba było odnotować ten wniosek, który komisja zdecydowała się przedstawić. Natomiast Rada będzie przede wszystkim poświęcona omówieniu priorytetów prezydencji bułgarskiej i przygotowaniom do Rady Europejskiej marcowej. To będą główne tematy dyskusji. Myślę, że kwestia wniosków w sprawie artykułu 7 będzie raczej odnotowaniem formalnego faktu, niż poszerzoną dyskusją. Czy to nie jest tak, że komisja nie ufa tym zapewnieniom Polsce o tym, że trwa dialog i że zostanie przedstawiona ta biała księga? Nie, myślę, że komisja nie powinna mieć złudzeń co do tego, że Polska w tym sporze chce, tak jak do tej pory, prezentować swoje racje. Polska jest zainteresowana tym, aby ten dialog był rzeczowy. Nie jesteśmy zainteresowani żadną grą na czas. Chcemy po prostu, żeby racje obu stron. My też to oferujemy, że chcemy się przyjrzeć jeszcze bardziej rzetelnie temu, co komisja do nas mówi, ale oczekujemy tego samego wobec państw, tego samego wobec Komisji Europejskiej. Więc ta sprawa na pewno toczy się przynajmniej w dwóch torach. I ten polityczny, jak sądzę, jest ważniejszy, ponieważ on faktycznie może nakreślić sposób wyjścia z tego impasu, który jest niepotrzebny, ale jest też również, jak sądzę, dolegliwy dla samej Komisji Europejskiej, bo byłoby dobrze, gdyby Unia Europejska w Polsce przynajmniej, a także w innych krajach, nie kojarzyła się tylko i wyłącznie z jakimś trudnym do zrozumienia napięciem politycznym, które utrzymuje się ponad dwa lata. Ale pytanie o ten tor polityczny, bo z tego, co rozumiem, w ubiegłym tygodniu premier Morawiecki spotkał się przy okazji tego nieformalnego szczytu Rady Europejskiej przez chwilę rozmawiał i z przewodniczącym UKM, i z wiceprzewodniczącym Timmermansem, więc z czym na pewno w tym trakcie rozmów padła ta, zapewne jak się domyślam, o tym była rozmowa 8 marca i o tym, z czym przyjechać do Polska 8 marca. Coś padło, jak pan sądzi, w trakcie tych rozmów nowego, konkretnego, jeśli chodzi o ten dialog polityczny? Myślę, że jedno jest oczywiste. No, z jednej strony oczekujemy od wszystkich państw członkowskich, ale także wszystkich instytucji, nie tylko Komisji Europejskiej, żeby rzeczowo i bezstronnie podchodzić do tego sporu. Polskie racje w tej sprawie są przynajmniej tak samo ważne jak racje Komisji Europejskiej. Natomiast jeżeli chodzi o 8 marca, to premier po prostu umówił i uszczegółowił spotkanie 8 marca, które będzie poświęcone tylko tej sprawie i które będzie ważnym elementem całego tego procesu politycznego. Pytam o to, bo premier Morawiecki mówił o tym, że zmienił się ton, taki wysłał sygnał w ubiegłym tygodniu pod koniec, że ton się zmienił, że jest lepszy, cieplejszy. Zastanawiam się po prostu, z czego to wynika, no bo rzadko się zdarza, żeby ton się zmieniał w takim procesie politycznym, tak sobie po prostu. Myślę, że obie strony dostrzegają, że uboczne skutki polityczne są przynajmniej niekonieczne, niepotrzebne. Mamy poważniejsze sprawy na stole, którymi się powinniśmy zajmować. Oczywiście rozumiemy rację komisji w tej sprawie. Komisja zdecydowała się na taki krok. Natomiast byśmy chcieli znaleźć takie rozwiązanie, które by pozwoliło nam przynajmniej zminimalizować rangę tej sprawy, rozmawiać o niej w sposób dużo bardziej pragmatyczny niż do tej pory. Ten język, który czasami się wyzwalał w związku z tą sprawą, jest absolutnie niepotrzebny. Na to zresztą zwrócił przewodniczący Timmermans jeszcze w grudniu, mówiąc, apelując także do dziennikarzy, żeby nie używać języka zbyt dramatycznego, bo on przynosi skutki, które są niekorzystne dla całego procesu. Czy język rzeczywiście się zmienił? Jest teraz lepszy, bardziej pragmatyczny z obu stron? Takie pan ma wrażenie? Myślę, że zmiany personalne zawsze są dobrym pretekstem do tego, żeby spróbować może pewne procesy rozpocząć jeszcze raz, żeby je powtórzyć, żeby spróbować innej metody. Myślę, że to jest trafne. Z całą pewnością premier Morawiecki zdecydował się na to, aby dużo zainwestować w jeszcze lepsze zrozumienie wzajemne w tej sprawie. No to może wpływać na
na ton. Natomiast jakiejś diametralnej, olbrzymiej różnicy ja tu nie widzę. Istotna jest treść tego dialogu, a nie kurtuazja. Chciałem zapytać, jeszcze kończąc trochę ten wątek, chciałem zapytać o tą białą księgę. To będzie dokument o charakterze jawnym, niejawnym? To jest tak, że my przyjedziemy czy premier Morawiecki przyjedzie do Timmermansa, rzuci białą księgę na stół i my się o niej się dowiemy, jeśli komisja tego zechce, czy po prostu od razu ją opublikujemy, zanim poznają też Timmermans? Żaden polski premier, ani premier Beata Szydło, ani premier Morawiecki nie rzuciłby żadnego dokumentu na stół. No tak, metaforycznie mówiłem. No, ale ta metafora mogłaby... Położył na stole. Nie, czy na pewno dokument będzie jawny, zaprezentujemy go instytucjom europejskim i państwom członkowskim, ponieważ to jest nasz sposób widzenia całej sprawy, więc to będzie naturalnie dokument otwarty dla wszystkich. To będzie zachęta do dyskusji na temat tego, czy naprawdę reformy w Polsce, każdy może mieć o nich zdanie, jakie chce, ale czy one naprawdę stwarzają widoczne ryzyko dla praworządności? W naszym przekonaniu nie. I bez względu na to, że w Europie mamy bardzo różne tradycje konstytucyjne, bardzo różne sposoby rozwiązywania czy aplikowania zasady praworządności, to jednak tak daleko idących wniosków nie powinniśmy. A czy to będzie dokument, kto przygotowujesz? To jest tylko MSZ, czy MSZ współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, czy KPRM? Wszyscy, którzy mają coś do dodania w tej sprawie, oczywiście Ministerstwo Sprawiedliwości jest tutaj naturalnym adresatem, dodają różne wątki w tej sprawie. KPRM, Kancelaria Premiera, jest na pewno głównym ośrodkiem, który zbiera te wątki, tak aby one pasowały do tego, co premier na co dzień mówi swoim partnerom w Unii Europejskiej w Brukseli. Więc przechodząc do jeszcze innych spraw, ale też kluczowych względów strategicznych dla Polski, to jest kwestia budżetu unijnego. Pojawiły się takie wątki i dyskusji, że będzie wana warunkowość, jeśli chodzi o środki do funduszu spójności. I to nie tylko jeśli chodzi o powiązanie z kwestią praworządności, ale też na przykład przyjmowaniem imigrantów, czy też o ile wiem, prezydent Francji chce powiązać fundusze spójności na przykład z kwotą podatku CIT. Im niższa, tym niższe fundusze spójności. Czy my się zgodziliśmy na którąkolwiek z tych warunkowości? Nie, zanim wyrazimy opinię, taką definitywną zgodę bądź sprzeciw, chcielibyśmy zobaczyć, o co dokładnie chodzi w tych często bardzo publicystycznie zarysowanych pomysłach. Tego typu pomysły mamy za każdym razem. To nie jest nowa sytuacja. Przy okazji budżetu wiele państw chce załatwić swoje, czasem inne, niezwiązane bezpośrednio z budżetem, problemy. W przypadku Francji oczywiście uwierający fakt braku konkurencyjności francuskiej gospodarki, w szczególności na tle obciążeń podatkowych, które panują we Francji, to jest francuski wybór w tej sprawie, jest elementem, który powraca. Natomiast w tej sprawie najważniejsze jest to, że premier Morawiecki przedstawił, myślę, bardzo spójną wizję. Z jednej strony uznał, że musimy kontynuować to, co działa dobrze, czyli politykę spójności i politykę rolną, że jesteśmy otwarci na dyskusję o reformie, o nowych celach Unii Europejskiej, ale w takim razie oczekujemy wskazania nowych środków. Swoją drogą Polska wskazuje, gdzie mogą być rezerwuary nowych czyli środków. Nie mówimy, czyli z tego, co pan mówi, wynika, że nie mówimy nie tak od razu pewnego rodzaju warunkowości. Znaczy, w Unii Europejskiej w budżecie mamy elementy warunkowości makroekonomicznej i z tą nie mamy żadnego problemu, ponieważ każde euro powinno być wydawane w sposób najbardziej efektywny, transparentny i tutaj nie ma żadnych problemów. Natomiast te wszystkie inne pomysły, wiązania spraw, które nie są ze sobą związane, no wymagają jednak przedstawienia konkretów. W przypadku takich rzeczy jak warunkowość dotycząca praworządności musielibyśmy usłyszeć w końcu, po wielu miesiącach zapowiedzi, jaką miarę będziemy stosować do praworządności i kto będzie tą miarę definitywnie przedstawiał, ponieważ jeżeli miałoby to być zależne od takiego lub innego, widzimisię, jednego bądź drugiego ministra albo nawet instytucji unijnej, to byłby to stan daleko odbiegający od zasad praworządności pod kątem ochrony praw członkowskich poszczególnych państw członkowskich. Przyjmowanie migrantów to jest też jakiś obiektywny mechanizm? Migracje są z całą pewnością kompetencją wyłączną państw członkowskich. Ruch azylowy być może nie, jeżeli państwa decydują się na taki mechanizm. Dzisiaj mamy pilotaż z 2015 roku, który nie powiódł się. Więc wydaje się, że wiązanie tego błędu i porażki, jakim były relokacje z roku 2015 z budżetem, to jest rysowanie scenariusza, w którym zamiast jednego problemu mamy na stole dwa problemy. To jest kwestia definicji. Z naszego punktu widzenia byłoby lepiej, aby liczba problemów na stole przy okazji budżetu malała, a nie poszerzała się. Bo jest kwestia definicji uchodźcy.
na przykład. To swoją drogą, natomiast myślę, że w Unii Europejskiej nie mamy zgody co do tego, i to nie jest kwestia tylko polskiego stanowiska, czy Unia w ogóle powinna się angażować w jakiekolwiek mechanizmy zarządzania ruchem uchodźczym. Ta sprawa się nie tylko nie powiodła, ale wywołała też nadmierne, nieproporcjonalne konsekwencje polityczne, więc byłoby dobrze, gdybyśmy się skupili na tym, co działa i co nie przynosi negatywnych emocji. Premier od dłuższego czasu mówi, że Polska jest skłonna, zdolna do tego, żeby angażować się coraz silniej we wszystkie przejawy solidarności migracyjnej Europy, jeśli chodzi o politykę zewnętrzną. Poniekąd w tych ostatnich dniach premier był uczestnikiem konferencji dotyczącej współpracy z państwami Sahelu, czyli państwami, skąd bierze się presja migracyjna, z dużym zaangażowaniem, rosnącym zaangażowaniem. Polska chce odpowiadać na te wyzwania, ale tylko takimi środkami, co do których jest zgoda w Unii. Natomiast na koniec chciałbym zapytać, to jest, jak rozumiem, temat, który też będzie na tej Radzie w marcu, Radzie Europejskiej podnoszony. Natomiast chciałbym zapytać o tekst polityki w ubiegłym tygodniu, która twierdzi, że rząd Tuska, premiera Tuska przygotował się 2,5 roku do negocjacji budżetowych, a rząd premiera Morawieckiego, wcześniej premier Szydło, no, zupełnie nieprzygotowany. Jak pan na to, to reaguje? Z ubawieniem dość silnym, ponieważ była to opinia wyrażona przez osobę, która nie chciała podać swojego nazwiska, anonimowego informatora polityki. Opinia, która miała być wyrażona wobec innych anonimowych rozmówców w MSZ-cie, więc trudno bardziej argument zmagla. Natomiast jeżeli chodzi o sens tego argumentu, to mogę tylko powiedzieć, że międzyresortowy zespół do spraw wieloletnich ram finansowych powstał przy Komitecie do Spraw Europejskich, którego jestem przewodniczącym, około 2 lata temu. Więc również i pod tym względem jest to bardzo słabej jakości opinia wyrażona i informacja, znaczy sugestia, że to jest informacja na łamach tygodnika Polityka, co do tej pory mi się nie kojarzyło z tygodnikiem Polityka. Niestety to duży poślizg, ponieważ akurat tutaj fakty wyjątkowo się nie zgadzają. I do faktów natomiast budżetu, dotyczących budżetu i wszystkich procesów Unii Europejskiej będziemy wracać na łamach Rzeczpospolitej. Tymczasem bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był wiceszef MSZ Konrad Szymański. Dziękuję bardzo.